No hej, hej, niedzielę. Mamy godzinę już prawie 11. Ja miałam kiepski poranek. Jest już dobrze, ale... Ale było źle. Nie śpię od 4:00, to znaczy teraz spałam z godziny od 9:00 do 10:00. Ale no, kiepsko było, kiepsko. Ale jest już lepiej, więc przyszłam na górę się tu ogarnąć, przebrać, uczesać. Wczoraj położyłam się w mokrych włosach spać i dzisiaj mam fale loki koki. Co tam dziewczynka? Dziewczynka jest taka cieplutka, chciałam powiedzieć. Taka czyściutka. Czyściutka taka. Śnieżynka nasza taka. Tak. No tak. Tak. Dzicia taka malutka. Tak. Śliczna taka zielona, grzeczna. Taka piękna. No, także jest czyściutka, bo już po prostu była naszym murzynkiem Bambo. Już była taka brudna, że naprawdę, no przez to, że jest biała, nie, to od razu na niej wszystko widać. No ale wczoraj zdjęcie szwów, wszystko poszło pięknie, także super. Słuchajcie, miałam wam wczoraj o czymś powiedzieć i nie zapomniałam, jakoś tak... Nie złożyłam. Wczoraj po południu jeszcze z tatą skoczyłam do Biedronki, bo chciałam dokupić wodę i kiełbasę z serem. I pojechaliśmy do Biedronki, tutaj koło nas. I tak stoję przy tej lodówce, szukam tej kiełbasy z serem, której nie było, i tej krakowskiej mojej najlepszej na kanapki. Stoję. Obok mnie bardzo elegancka pani mówi: dzień dobry. A ja na nią: dzień dobry. I ona mówi, że szuka kiełbasy tej krakowskiej, którą polecam na YouTubie, bo mnie czasami ogląda. Rozumiecie? To już druga osoba. W przeciągu ostatnich dni, która mnie zaczepiła, że mnie ogląda. Pozdrawiam tą panią. Pozdrawiam panią serdecznie. No byłam w szoku. Po prostu byłam w szoku. Ale miło. Miło, że korzystacie z polcajek. Super. No, byłam zaskoczona. Bo to już drugi raz. Niesamowite. Niesamowite. Dobra. To mamy to. To teraz kremik. Będę. A krem pod oczy mam tam przy łóżku, to zaraz go nałożę. Nie wiem, jaka to pogoda jest. My po śniadaniu lecimy w ogród. Nie wiem, co dzisiaj zrobić na obiad. Ten grill nam już się przejadł. Mamy ogórkową, może ogórkową. Albo spaghetti. Mamy w słoikach przecież. Nie muszę się o to martwić. Zobaczymy. Coś wymyślę. Jak zwykle. Dobra. To mamy pielęgnację załatwioną. Idę się w coś ubrać. Właśnie nie wiem w co. Ale jeans założę jakąś koszulkę, może tą z wczoraj, żeby już ją tak dobić. Na razie sobie zwiążę włosy. Ojejku, cóż to był za poranek, że ja jeszcze mam takie poczucie, że to wróci. I tak mąż robi śniadanie, a ja nie wiem, czy ja mam ochotę na śniadanie, szczerze powiedziawszy. Zostaw. O. Dobra. Idę się ubrać do garderoby. Luna! I schodzę na dół. Może herbata mi pomoże. O, może herbaty się na początek napiję. Tak chyba. Mamy 12:40. My zjedliśmy później śniadanie, ale już mąż działa w ogrodzie i ja się ubieram. Idę do niego pomóc.
pomóc zrobić. Ale kroję ciasto póki co dla smyka. Dla smyka. Ciasto raz, proszę. Ale to będzie przerwa teraz. I ciasto dwa. Dla mnie i dla męża. Reszta do lodówki i ja idę się ubrać. Muszę ubrać jakieś skarpety robocze, windapsy i jakąś bluzę, bo tak pokropuję, ale można jeszcze w tym kropidle coś tam zrobić. Nie pada jakoś mocno. Chodź! Chodź, Filipek, do nas dojdzie. Chodź. Chodź. Ciebie na dwór, chodź. Chodź, dziewczynko. A, buty miałam obrać. Muszę wrócić. Siedzimy sobie w altanie. Ja po prostu dzisiaj nie jestem w formie. Boli mnie brzuch, boli mnie krzyż, bolą mnie nogi. Jakaś jestem taka nie do roboty. Trochę tam z mężem porobiliśmy, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy się zażynać. I on mówi, że jeszcze coś tam dokończy i koniec na dzisiaj. Jedzie właśnie do apteki mi po tabletki na endo, bo mi się skończyły. O, no... Nie tak boli ten krzyż i brzuch, że zlitował się i pojedzie. Zjedliśmy teraz właśnie po kawałku naszego ciasta. Filip z Luną na trampolinie. Nie wiem, co nawet będziemy robić, a już jest 14:15. Nie mam pomysłu. Zobaczymy. Na pewno chcemy dzisiaj troszkę jeszcze poleżeć, odpocząć, coś może obejrzeć, zrobić kino Bambino. Jakieś pranie, takie przyziemne rzeczy, no i przygotować się na jutro do pracy. Właśnie przed chwilą tak sobie rozmyślałam, że ja koło 20 maja mam kontrol, a od 30 maja miałam iść na 9 dni wolnego i teraz pytanie, czy ja dostanę ten urlop. Ja się zastanawiam. Zdenerwuję się jak nie, ale na razie nie będę o tym rozmyślać, bo szkoda nerwów. Szkoda moich nerwów. Fajnie jest ten toruk. No. Luna szaleń złapał. Nie widzę. Biega. Dobra, ja się rozłączam. Pokażę wam, jak to wygląda z góry. Jest coraz lepiej. No ale wiadomo, jeszcze potrzebujemy czasu. Jeszcze tu trzeba wyrównać, tam. Dzisiaj tylko skupiliśmy się na tej części. Potem to wszystko glebogryzarką jeszcze przejedziemy, wyrównamy. I kto wie, może w przyszły weekend będziemy stawiać skrzynki. Czy będę miała jakieś warzywa w tym roku? To się okaże. My właśnie zjedliśmy obiad i to Filip zrobił obiad. Wyobraźcie sobie, że... A tam wodę puściłam w łazience.
bo idę się kąpać. Może nie tyle co dla kąpieli, co żeby poleżeć w gorącej wodzie, bo jestem tak obolała, że nie wiem co się dzieje, ale czuję, że to jakieś zapalenie może mi się robi. Nie wiem, może jajników, nie mam pojęcia, bo cały brzuch mnie boli i plecy, więc zobaczymy. Ale na obiad było spaghetti, to spaghetti zrobił Filip. Cudownie jest mieć takie słoiki w domu, dziewczyny, bo on odkręcił tylko słoik, gotowaliśmy makaron, pomogłam mu odcedzić, a on zrobił resztę, podał. Także no super. Raz, że się dziecko uczy, a ma 9 lat. A dwa, to jest naprawdę szybciutki obiad. Jutro zrobimy ogórkową, bo mnie jutro nie będzie w domu gdzieś do 18. A we wtorek myślę, że może zrobimy pizzę. Czy ja zrobię? Zobaczymy. Dobra. Idę się kąpać. Dziewczynka przyda. A dziewczynka ma dzisiaj kontuzję, skaleczony pazurek, strasznie krwawiła, więc zrobiłam jej taką laleczkę. No i taką. Luna? Luna? Muszę kupić jeszcze jedno takie łóżeczko, bo jedno jest tu Filipka i jedno muszę kupić tu do sypialni, bo ona śpi tutaj w sypialni na kocyku. A tak będzie miała takie ładne łóżeczko. Mamy 18:30 i piękna pogoda się zrobiła, a ja żałuję, że nie czuję się dobrze. No, nie czuję się dobrze. Wykąpałam się, wyleżałam się w gorącej kąpieli i o ile na krzyż plecy pomogło, tak na brzuszek, no nie bardzo. Więc ja już dzisiaj nic nie robię, leżę sobie tutaj w sypialni, odpoczywam. Mąż poszedł do garażu, coś tam sobie sprząta. Fifi też już się naszykował na jutro do szkoły i właśnie poszedł mi nałożyć ciasto. Ja mam ogólnie dzisiaj bardzo dużą chcicę na jedzenie. I to jest czwarty dzień, kiedy nie pilnuję kalorii. I codziennie sobie mówię, ogarnij się i jakoś znowu mi nie wychodzi. Więc mam nadzieję, że jak wrócę od jutra do pracy, będzie tylko lepiej. Tylko lepiej. Więc mąż mi zrobił pokrzywę, ja Fifi poszedł nałożyć ciacho i sobie zjem. Odpaliłam sobie narodziny gwiazdy. Fifi pewnie zaraz do mnie przyjdzie, bo
już tutaj tańczy, mówi, o, leżysz w sypialni, mogę przyjść do ciebie. On lubi ze mną spędzać czas, moje słoneczko. Więc pewnie, że tak, mówię, pewnie, że tak. Co tam masz, przynoś? Będziemy leżeć. No, że tam śpiewa sobie, słuchajcie, nakłada mi ciasto i śpiewa. A ja dawno nie nakładałam maski, więc wykorzystam tę okazję, że leżę i dzisiaj nakładam sobie maseczkę od Balea. To jest maseczka, którą dostałam w prezencie od Karolinki. Karolinko, pozdrawiam cię. Więc z ceramidami jakaś. Więc niech działa. A ja się kładę. Kładę się i odpoczywam. O, dziękuję. Postawisz mi tam? Masz jakieś pudełeczko? Pudełeczko? Do czego? No bo potrzebuję. Pudełeczko. Nie mam za bardzo. Ja też nic. Ten kartonik możesz sobie zdjąć pokrywkę i możesz sobie użyć. Także ja mam tu o. Gdzie ja mam pilot? Wyłączyłam te narodziny gwiazdy, bo przy Filipie nie da się obejrzeć, wiecie, bo tam są wulgaryzmy i tak dalej. Więc włączyłam sobie Top Gun 2. Uwielbiam. Uwielbiam, też oglądam któryś raz z rzędu. Słuchajcie, głowa zaczęła mnie boleć. No źle się czuję na maksa. Parcie mam na jedzenie. Zjadłam to ciasto, wypiłam pokrzywę. Filip teraz poszedł po chipsy. Nie wiem, co się dzieje. Troszkę jestem przerażona. Bo tak fajnie było. Tak było fajnie. Tyle rzeczy mogłam dzisiaj zrobić na tym ogrodzie i nie zrobiłam za wiele. A mamy 19:15, więc Fifi zaraz też idzie spać. Nie wiem, jak jutro pójść do pracy. Bo po pracy muszę iść na miasto. Potem o 17:00 mam brwi z Iwonką. I nie wiem, jak to ogarnąć. O 16:00 kończę jedno spotkanie. Może pójdę sobie gdzieś na obiad właśnie na miasto, a potem pójdę do Iwonki. Zobaczę. Ale muszę ogarnąć się z tym liczeniem kalorii, bo nie wiem, co się dzieje. Naprawdę.